Dzień dobry, moi kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. A dzisiaj szczególnie witam wszystkie osoby spod znaku strzelca. Przychodzę dzisiaj do Was z czytaniem ogólnym na miesiąc wrzesień. Miesiąc, w którym zmienia się rok numerologiczny. No i w ogóle miesiąc z wieloma zmianami. Pamiętajcie, że czytanie dla Was jest czytaniem ogólnym, więc wszystko, co z Wami rezonuje, przyjmijcie, a całą resztę powierzcie żywiołom. Przypominam, że jeżeli życzycie sobie horoskopu indywidualnego, to wszystkie potrzebne informacje, jak to zrobić, w opisie pod filmem. Karty z najwyższą atencją i intencją dla strzelców na miesiąc wrzesień. Zobaczmy, z jakimi energiami, z jakimi podpowiedziami możecie się kierować czy podążać. Dobrze, zobaczmy. W kwestiach finansowych. Zawodowych, finansowych. W kwestiach emocjonalnych, uczuciowych. I w kwestiach energetycznych. Dobrze. Kochani, w kwestiach zawodowych, no niestety, miesiąc może być dla Was nieco trudny. Dziesiątka mieczy, wieża. Być może jest to dla Was czas dosyć trudny, przybijający. Być może jesteście u schyłku pewnych projektów. Być może zastanawiacie się nad zmianą tej pracy. I wbrew pozorom karta wieży mówi właśnie o tym, że czasami trzeba pozwolić sobie na tą ruinę. Pamiętajcie, że wieża mówi też nie tylko o tym, że coś legnie w gruzach, ale aby mogło coś powstać nowego, to wręcz czasami musi to legnąć w gruzach. Od Was zależy, jak bardzo emocjonalnie do tego podejdziecie. Szóstka denarów mówi o zbyt dużym dawaniu, o zbyt dużej takiej filantropii. Być może lekką ręką podchodziliście do swojej pracy, do obowiązków z nią związanych, do być może przeinwestowania, ale pamiętajcie, że na zgliszczach, w opanowaniu emocjonalnym, w pewnej dozie urzędowości, załatwianie wszystkich rzeczy formalnych, papierowych, z dobrą wiedzą, w dobry sposób wykorzystaną, można zbudować własne imperium. Czasami coś musi lec w gruzach, aby móc wybudować coś lepszego. Ostrzeżenie. Postarajcie się wyjść z tej dziesiątki mieczy, czyli owszem, no to może być dla Was deprymujące, może być stresujące, może być przybijające. Uważajcie na finanse. Nie przeinwestowujcie. Nie wkładajcie zbyt dużo energii czy pieniędzy w coś, co i tak ma lec w gruzach. Podejmijcie walkę w porozumieniu ze sobą, w opanowaniu emocji, używając jak największej wiedzy, umiejętności, załatwiając wszystkie sprawy dokumentowe. Także ciężki miesiąc przed Wami, niemniej jednak myślę, że jeżeli zdołacie opanować te negatywy, to jesteście w stanie na tych zgliszczach, na czymś, co już odchodzi czy odeszło, zbudować spokojną Waszą finansową przyszłość. Jeśli chodzi o emocjonalność, wszystko jest, myślę, że w bardzo należytej formie. Jesteście w królu pucharów, czyli
duża empatia, duża emocjonalność, rozsądek w tej emocjonalności. I ten stan jest taki, na wrzesień przynajmniej jawi się w karcie umiarkowania. Karta umiarkowania to jest zawsze przedłużenie, ciągnięcie danego stanu. Wyważacie, emocjonalność jest, mamy rycerza buław, dlatego że tworzycie, pracujecie nad bezpieczną przystanią, przestrzenią, dobrym związkiem. Ósemka denarów. Macie w pełni świadomość i możliwość, empatię, wyrozumiałość. Miłość w was jest na tyle duża, że wiecie, jak pracować nad tym związkiem. Umacniajcie go, twórzcie. Nie pozwólcie sobie na to, aby poczuć się przeciążeni. Ósemka mieczy na wyniku. To podpowiedź, aby związek był żywy. Sprawiajcie sobie małe przyjemności, róbcie sobie niespodzianki, wyjeżdżajcie w piękne plenery, cieszcie się sobą, dajcie sobie siebie takimi prawdziwymi, śmiejcie się swoją miłością, cieszcie się swoją miłością, bawcie się swoją miłością, starajcie się każdego dnia tworzyć ją od nowa z należytym impetem, zaangażowaniem, z dużą dozą seksualności, sensytywności, a przetrzymujcie i doceniajcie wszystkie te chwile, które ten związek, tą relację umacniają, które dodają pikanterii, uśmiechu, radości. Także myślę, że miesiąc, jeśli chodzi o kwestie uczuciowe, bardzo, bardzo pozytywny. Jeśli zaś chodzi o kwestie energetyczne, zdrowotne, to jest to miesiąc, w którym być może będziecie transformować, być może należy pójść o porady do lekarza, żeby pewne rzeczy posprawdzać. Koło Fortuny mówi o pewnej cykliczności. Wy znacie siebie, wy wiecie, co dla was najlepsze. Zdarzają się gorsze momenty, ale wy również o tym wiecie i wtedy należałoby, szóstka mieczy, szukać dobrych rozwiązań, dobrego lekarza, diagnostyki, powalczyć o siebie, zioła, dobry tryb życia, spokojny tryb życia, po to, aby tworzyć bezpieczną swoją przestrzeń, swoje bezpieczne zdrowie, energetykę. Macie na wyniku dziesiątkę denarów, macie asa buław, macie energię i status. Macie dobre zdrowie, dobrą energię, wręcz no najwyższą, ale z dobrą energią. Asy zawsze mówią o możliwości kreowania wszystkiego, tego, czego sobie życzycie, w bezpiecznej waszej przestrzeni. Tak więc na wrzesień myślę, żeby zasugerować wam dalsze dbanie, dalszy rozwój, kreowanie swoich wibracji. Mamy przepiękną pogodę, bardzo sprzyjającą na długie spacery. Mamy czas, kiedy jeszcze kwitną zioła, możecie zbierać, możecie sobie parzyć herbaty ziołowe, możecie używać do kosmetyków, możecie tworzyć własne oleje, ale też i to dobry miesiąc na to, żeby odwiedzić swojego lekarza, być może, żeby zaordynował jakieś badanie dla sprawdzenia, bo energetycznie jesteście w bardzo dobrej sytuacji, w bardzo dobrej energii. Na wyniku dziesiątka denarów i as buław jak najbardziej wskazuje o dobrym działaniu, dobrej energii, bezpiecznej waszej przestrzeni. Także myślę, iż jeśli chodzi o energetykę i zdrowie, miesiąc bardzo, bardzo pozytywny. Teraz zaproponuję wam energię anielską, energię wyższą. Oczywiście dla osób, które pracują z aniołami, które pracują z wyższymi energiami, ze swoimi opiekunami. Zobaczmy, z jaką podpowiedzią, z jaką informacją do nas, jaka energia wyższa przemówi, z jaką możemy pracować, medytować. Zobaczmy może tutaj. I mamy Michael, Archanioł Michael. Strażnik i siła i ochrona. Kochani,
Jeden z najsilniejszych, jak nie najsilniejszy archanioł, najsilniejsza energia. Oznacza, kim jest Bóg, sprawiedliwość, kierowanie się dobrymi decyzjami, podejmowaniem wielkich, szczytnych idei, celów, jakby finalizowaniem. Czyni skutecznie, aby móc panować nad wszystkim. Praca z Michaelem jak najbardziej podnosi nasze wibracje, dodaje nam odwagi, dodaje nam pewności siebie, kierunkuje nasze decyzje, ułatwia poprzez odwagę, poprzez polot, poprzez siłę działania, aby wszystko to, co chcemy przyciągnąć, wszystko to, co pragniemy sfinalizować, miało możliwość zaistnienia. Bardzo, bardzo silna energia dla Was. Myślę, że bardzo będzie pomocna najbardziej w kwestiach Waszych finansowych, zawodowych. Wykorzystajcie tą energię wyższą do podnoszenia Waszych możliwości, do budowania, do tworzenia Waszej przestrzeni. Dobrze, i na koniec skrypt dedykowany dla Was. Zobaczymy, z jaką energią, z jakimi podpowiedziami i z jakimi możliwościami, jak najlepszymi dla Was na miesiąc wrzesień. Runa Lot. Runa Księżyc. I runa Pierścienie. Kochani. Lot. Runa Lot doda Wam właśnie tej lotności, rozsądku, działania. Runa Lot bardzo dedykowana jest osobom, które podróżują, czy to biznesowo, czy to prywatnie. Runa, która otacza bardzo silną energią ochronną. Ale również runy Lot możecie użyć, idąc na rozmowę kwalifikacyjną, na rozmowę z szefem o podwyżkę, o wszelkie wasze działania, które mają dodać wam pewności, odwagi, lotności, elokwencji. Runa Lot wzmocni wasze działanie, a jednocześnie będzie je bardzo chronić. Runa Księżyc pomoże wam w uwidocznieniu wszystkich rzeczy, które są nie do końca jawne. Ostrzeże przed niezbyt pozytywnymi opiniami, ludźmi, sytuacjami. To również bardzo głęboka wiedza, z której możecie czerpać, aby móc właśnie wzrastać. No i runa pierścienie to informacja, że pocieszenia, ukojenia możecie szukać właśnie w waszych związkach, w relacjach osobistych, rodzinnych czy biznesowych. To propozycja na to, aby umacniać swoją pozycję, aby umacniać swoje przekonania właśnie na łonie dobrych relacji, dobrych kontaktów. Starać się trzymać, utrzymywać dobre relacje z życzliwymi wam ludźmi, z rodziną, ponieważ tam jest źródło waszej mocy, waszej siły, waszej pewności i waszego działania. Nawet jeżeli dzieje się niezbyt dobrze, jeżeli nawet są pewne zawirowania, to na łonie dobrych ludzi w waszych rodzinach, w towarzystwie przyjaznych wam osób, odkryjecie wszystko to, co być może jest wam niepotrzebne, co wam przeszkadza, co blokuje wasz wzrost, co jest niekorzystne dla was, po to, aby pełnym impetem ruszyć do przodu z bardzo dużą dozą ochrony. Tak więc runa Lot, runa Księżyc i runa Pierścienie dla was na miesiąc wrzesień. Myślę, że miesiąc wrzesień dla większości z nas będzie bardzo ekspansywnym, bardzo szybkim. Zmienia się energetyka, zmienia się również cyfra wibracji tego roku. Nawet jeżeli wejdziecie w wrzesień i w nowy rok numerologiczny troszeczkę przybici, bo należy coś zmienić, bo być może w pracy, bo być może w sytuacjach zawodowych nie do końca jest dobrze, to myślę, że opanujecie to wszystko. Waszą siłą są emocje. Owszem, czasami trzeba sobie pozwolić na gdzieś tam nawet płacz, który oczyści, ale potem trzeba zewrzeć szyki, aby w zgodzie, w dużej wierze, w pewnych postanowieniach ruszyć do przodu. Jeśli chodzi, tak jak już powiedziałem, o kwestie emocjonalne,
bardzo dobrze, więc tam również, czyli i łono na waszej rodziny, waszych bliskich. Tam szukajcie oparcia, żebyście się nie przybili, żebyście nadal energetycznie działali. Macie ku temu jak najlepsze podstawy, ponieważ wasza energetyka jest w transformacji, jest w zmianie, jest w pozytywnym aspekcie. Tworzycie na chwilę obecną bardzo wysoką wibrację w dobrym, jakby porozumieniu waszego ciała, waszych umysłów, waszej siły witalnej i skorzystajcie z tego, aby wybudować bezpieczną dla was przestrzeń, abyście mogli lotnością umysłu, odcinaniem negatywów, mogli tworzyć bezpieczne, stabilne, jak najlepsze dla was relacje, związki. Tego wam z całego serca życzę. Życzę wam wspaniałego nowego roku numerologicznego. Działajcie we wrześniu, nie poddawajcie się, walczcie. Pomoże wam w tym Michael, a myślę, że energie bardzo silne i niech tak się wam dzieje. Wszystkiego dobrego życzę. Pięknie dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.